Jak widzicie, są tu ślady po ogniskach, bo w sezonie letnim jest to bardzo popularne miejsce i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, ktoś tu jest. Także postanowiłem, że przyjadę na jesieni. No i zgadnijcie co? Nikogo nie było. Taki lifehack. Witam wszystkich widzów na kolejnym biwaku. Mała chwila jeszcze dla sponsora tego odcinku, którą jest firma Revolution Race, która wysłała mi ciuchy, które mam na sobie. Z tej okazji firma Revolution Race już przygotowała fajne rabaty, które znajdziecie w opisie. Tak jak i nazwę tego softshella, który mam na sobie, jak i spodni, wszystko będzie w opisie. Tym razem już jesień w pełni. Ja postanowiłem, znaczy pogoda wymusiła na mnie zabrania dużego plecaka. Także zabrałem dużo niepotrzebnych rzeczy, których zwykle bym nie zabrał. Znaczy niepotrzebnych, dających klimat. Także zabrałem ze sobą polską pałatkę, tym razem w konfiguracji zamkniętej, czyli dwie połączone pałatki ze sobą, spięte. Czyli będę miał pełną ochronę przed wiatrem, przed deszczem. W nocy ma być około 4 stopni, więc musiałem wziąć dwa śpiwory. Jeden jesienny, drugi wiosenny albo letni. Jeżeli włożę jeden śpiwór w drugi, wtedy otrzymuję śpiwór zimowy. Coś tam sobie ugotujemy. Zabrałem żeliwną patelnię. Także myślę, że będzie co oglądać. Ty, ale nie gadaj, to też jest dobry patel. Że tak zapakowałem plecak, że pierwsze co wyciągam to pałatka i śledzie. Także zabieram się do rozkładania pałatki, ale muszę jeszcze sobie znaleźć kija, którym będę wspierał środek konstrukcji. To rozbijamy pałatkę, tylko muszę sprzątnąć te szyszki, bo będą uwierać mnie w plecki. Thank you.
kij okazał się za długi, jakieś 20 cm, więc go skrócę. Wieszaczek. Połatka rozbita. Jeszcze a propos połatki, muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ludzie rozbijają połatkę na lewej stronie. Tak jest poprawnie rozbita połatka, to te rękawy musisz mieć. To oprzycie w ogóle ma za zadanie, żeby spływająca woda nie wpłynęła ci do środka. Żeby tu sobie spłynęła na dół. A dużo ludzi właśnie rozwijają w ten sposób, że to ma na zewnątrz. Czyli przy większej ulewie woda sobie wpływa tu i... No i cię zalewa. Choć nie mówię, że źle rozbita połatka nie ma właściwości jakichś tam przeciwdeszczowych, bo ma. Ale po to została tak zaprojektowana, żeby rozbijać ją w ten sposób, a nie inny. Tyle się namądrzyłem. Piękny zachód słońca, jak widzicie. Aż by się chciało wejść do tej pałatki i nie robić nic. Ale niestety muszę pozbierać opał. A że noce już są coraz dłuższe, muszę nazbierać opał adekwatnie do czasu spędzonego przy ognisku. Ogień już płonie. Poczekam, aż zrobią się węgle i zabieramy się za obiad, kolację. Zrobię jeszcze na szybko taki improwizowany płotek, żeby chociaż troszkę ciepła się odbijało od tej ścianki, żeby mnie ogrzewało, bo w nocy ma być 3-4 stopnie.
Może jeszcze jeden kawałek. Zbierałem jeszcze opał w międzyczasie. No to zabieramy się za obiad o kolację. A co dzisiaj serwuje kucharz? Będzie boczek z cebulką, papryką i ziemniaki. Gwóźdź programu, czyli boczek. Jak się wytopi z niego tłuszcz, to wtedy dorzucę paprykę, cebulę. Jeszcze w sumie wcześniej nie powiedziałem, że rzucę na to ser. Zapach jest obłędny. Jeszcze niech tylko się ugotują ziemniaki i w końcu można powiedzieć, że teraz to już kolacja. Tak to wygląda finalnie. Tam gdzie jest boczek i ser, nie możesz tego skrzanić. Zabieram się do jedzenia. Kolacja zjedzona. Nie zgadniecie, jaki teraz czas nastał. Gapienie się w ognisko.
Dzień dobry wszystkim, następnego dnia. Bardzo chłodna noc. Ale śpiwory dały radę. O. Szczerze to nawet musiałem rozpiąć ten wiosenny, bo mi było zwyczajnie za gorąco. No nic, powoli muszę się wygrzebywać. Jest już 8 godzina. Nie będę już rozpalał ogniska. Użyję kuchenki gazowej. Muszę tylko zagrzać wodę na yerbę i na płatki owsiane. Paliłem lampę dla, żeby troszkę było cieplej, dla światła i dla klimatu. Dobra, zaparzamy yerbę, płatki owsiane i zbieramy się, bo strasznie zimno jest. Tu będzie moja kuchnia. Gdyby jeszcze nie było tak wiecznie, to by było całkiem przyjemnie. Jeszcze na sam koniec zaczął padać. Pałatka jest mokra, więc przytroczę ją na zewnątrz plecaka. Nie będę ją wkładał mokro. Miejsce posprzątane, śmieci pozbierane. Ja dziękuję Ci, że dotrwałeś do końca. Zapraszam jeszcze do sprawdzenia linków w opisie. Czekają tam na Was fajne rabaty od firmy Revolution Race. Będzie też tam strona do Patronite'a mojego,
możesz mnie wesprzeć, zbieram na nową kamerę. No nic, pogoda się psuje, ja już się zbieram do domu. Dzięki za oglądanie i do następnego biwaku. Ktoś chciał wiedzieć, ile ważył mój plecak na tą wyprawę, to ważył 17 kg i 250 gramów.